A więc jesteśmy w górnym, czyli południowym Egipcie. I pamiętajcie o tym, że w Starym Testamencie Pisma Świętego Górny Egipt, czyli Egipt Południowy, nazywał się ziemią Patros. A więc kiedy będziecie czytali Pismo Święte i tam znajdziecie jakieś zdania, w których wymieniona jest ziemia Patros, pamiętajcie, że autor biblijny, autor tej księgi ma na myśli właśnie Egipt Górny. A więc jesteśmy w ziemi Patros, w prowincji Kena, na prawym, czyli wschodnim brzegu Nilu, a więc według wierzeń starożytnych Egipcjan w krainie żyjących. Bo pamiętacie z poprzednich spotkań, że Egipcjanie w jakiś sposób wierzyli, że wschodni, czyli prawy brzeg rzeki Nil, to jest kraina życia. Tam budowano miasta, osiedla, stolice. Tam wschodziło słońce, a więc tam zaczynało się życie. Natomiast po stronie zachodniej rzeki Nil budowano wielkie cmentarzyska, nekropolie, wznoszono piramidy, wykuto Dolinę Królów, Dolinę Królowych i tak dalej, bo zachodnia strona rzeki, a więc tam, gdzie słońce zachodziło, to była kraina Ozyrysa, kraina umarłych. Luksor, czyli dawne Weset, jest po stronie wschodniej, w krainie żyjących. Współcześni Arabowie nazywają to miasto Al-Aksur. I jego panoramę oglądamy teraz podczas rejsu okrętem po rzece Nil. Popatrzmy na kolejne zdjęcia. No i kolejne zdjęcie ukazujące widok na Luksor z rzeki Nil. W zasadzie Luksor nie jest dużym miastem. Ma około 100 tysięcy mieszkańców, więc większe od Oświęcimia. Źródłem utrzymania jego mieszkańców jest przede wszystkim przemysł spożywczy, głównie cukrowniczy, także garncarstwo. Miasto jest węzłem komunikacyjnym, przebiega przez nie linia kolejowa z Kairu do Asuanu, a więc przez cały Egipt wzdłuż rzeki Nil. No i oczywiście w Luksorze znajduje się lotnisko ze względu na intensywny ruch turystyczny w tej części Egiptu. Popatrzmy dalej. Oto jedna z ulic Luksoru. Prawda, że bardzo egzotyczna? Bardzo orientalna. Atutem Luksoru jest jego położenie na terenie Teby, jednej z najświetniejszych stolic państwa faraonów. Tak jak powiedziałem na wstępie, Grecy nazwali ją Tebami. Starożytni Egipcjanie nazywali ją Weset. I z tego powodu Luksor jest dużym ośrodkiem turystycznym, tłumnie odwiedzanym przez wycieczki z całego świata. Popatrzmy dalej. A oto jedna z uliczek w Luksorze. No nie pokazuję tej głównej, tylko tak troszeczkę sobie chodzimy po bokach i oglądamy ten mniej znany Luksor. Pamiętamy, że naprzeciwko, po zachodniej, czyli lewej stronie Nilu, tam gdzie według wierzeń starożytnych Egipcjan rozpościerało się królestwo Ozyrysa, kraina umarłych, znajdują się osławione doliny. Dolina Królów, Dolina Królowych, które miałem okazję kiedyś pokazać. Znajduje się również naprzeciwko świątynia grobowa królowej Hatszepsut, Ramezeum, kolosy Memnona, które jutro odwiedzimy i wiele, wiele świątyń grobowych, właściwie to już ruin świątyń grobowych faraonów wraz z przylegającymi do nich nekropoliami, a więc prawda, zbiorowiskiem grobów, gdzie chowano dostojników, urzędników, rodziny władców Egiptu. Popatrzmy dalej. A oto inna uliczka Luksoru. No, ja nie chcę nikogo obrażać, absolutnie, ale powiem wam szczerze, że miasta egipskie są takie.
O, tak to wygląda. Teby odegrały niezwykle istotną rolę w dziejach starożytnego Egiptu. W czasach Starego Państwa główną stolicą Egiptu, oddaloną 700 km na północ od Teb, było właśnie Memfis. Ale w okresie V i VI dynastii, czyli około 25 do 22 wieku przed naszą erą, gdy potęga faraonów zaczęła stopniowo słabnąć, popatrzmy dalej, Egipt popadł w regres i po upadku VI dynastii rozpadł się na wiele rywalizujących księstewek, a wśród królów Egiptu tego okresu pojawiają się władcy, którym przypisuje się zaledwie 2 lata panowania. I to był tak zwany okres pierwszy przejściowy, który zakończył się mniej więcej w 2133 roku. Proszę zwrócić uwagę, to jest widok z hotelu, w którym spałem. Jaki porządek tam panuje, prawda? No ale to jest wschód, to jest kraj orientalny, egzotyczny. Tam do pewnych rzeczy inaczej podchodzą. Kolejne zdjęcie poproszę. No i spacerujemy sobie po Luksorze. I ponownego zjednoczenia Egiptu dokonali właśnie książęta tebańscy, tutaj panujący Weset, przyłączając do południowej części kraju najpierw środkowy, a potem północny Egipt. I w ten sposób Egipt znowu był zjednoczonym królestwem obejmującym całe terytorium. I pierwszym wielkim władcą, który panował Weset, był faraon Mentuhotep I, panujący przez 15 lat od 2133 do 2118 roku przed naszą erą. Popatrzmy dalej. Spacerujemy sobie po Luksorze i Państwo zauważcie, że tutaj meczety mieszają się z ruinami starożytnych świątyń. Tu świątynia starożytnego Egiptu, tu meczet muzułmański. Współczesność i różne religie wymieszane wzajemnie. Podczas panowania Mentuhotepa I Egipt wchodzi w kolejną fazę swoich dziejów, zwanych okresem średniego państwa, trwającym 4 wieki. I wtedy właśnie życie polityczne i kulturalne kraju przenosi się tutaj, do Teb, do Weset, do dzisiejszego Luksoru, stolicy górnego Egiptu. A więc tutaj panowali faraonowie. Popatrzmy dalej. Bardzo ciekawe zdjęcie. Proszę Państwa, kiedy tak przychodzi godzina 12, mniej więcej pierwsza, ulice egipskich miast pustoszeją. Sklepy są zamykane, stragany również. Każdy idzie gdzieś w cień, albo do domu, albo tak jak tu widzicie, niektórzy kładą się pod drzewem i ucinają sobie popołudniową drzemkę. Wtedy upał jest nie do zniesienia, nawet dla miejscowych, i dlatego życie zamiera, jest czas na tak zwaną południową siestę. Ludzie wypoczywają, śpią, gdzieś w cieniu przebywają. I około 4-5 życie budzi się na nowo, sklepy są na nowo otwierane, wszystko zaczyna na nowo żyć i tak gdzieś do godziny 12 w nocy. A więc tu widzimy pewnego Egipcjanina, który położył się pod drzewem podczas siesty i sobie smacznie zasnął. Popatrzmy dalej. A więc tu kolejny, kiedy w godzinach popołudniowych upał staje się nie do zniesienia, życie zamiera. Ulice się wyludniają, sklepy są pozamykane. Każdy tą trudną, ciężką, upalną porę dnia
chce w jakiś sposób przetrwać w takim chłodzie, w takim cieniu. To jest dobry pomysł, bo organizm się regeneruje, prawda? Popatrzmy dalej. Nikt nie znajdzie, nie zgadnie, co to za zdjęcie. Nikt. Pomyślcie, co to może być za zdjęcie? Takie zwyczaje istnieją w niektórych krajach świata. Jadę na mecz? Proszę? Na mecz może nie jadą. Powiem tak. Tym samochodem jadą młodzi i tam jedzie pan młody, który właśnie się ożenił i przedstawia całemu miastu test dziewicy. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Że jego poślubiona małżonka okazała się dziewicą i prześcieradło jest zaplamione. I on musi to publicznie pokazać. Proszę, moja żona, którą wczoraj czy przedwczoraj pojąłem za żonę, należy tylko do mnie. No tak to po prostu na Bliskim Wschodzie wygląda. Popatrzmy dalej. Na tych, którzy mają pieniążki, a są w starszym wieku i nie mają już siły za dużo chodzić, czekają dorożki. Niemcy oczywiście, którzy mają pieniążków dostatek, to oni korzystają, nie chodzą pieszo, tylko sobie wszędzie takimi dorożkami jeżdżą i zwiedzają. No i osiołek tutaj, nie, to jakiś muł, nie wiem, taki, prawda, ni to koń, ni to osioł, czyli muł. Popatrzmy dalej. Nie jestem zoologiem. Tutaj widzicie takie sympatyczne osiołki, takie piękne, fajne zwierzątka, ciągną jakąś cysternę z wodą. Zaprzęg osiołków. Bardzo fajne osiołki. No, popatrzmy dalej. W okresie nowego państwa od XVI do XI wieku przed naszą erą Teby, będące stolicą Imperium Egipskiego, przeżywają swój największy rozkwit. Miasto rozciąga się wzdłuż Nilu. Na wschodnim brzegu, na którym my jesteśmy, wznoszono świątynie dla bogów tebańskich i ogólnopaństwowych. I tu widzicie ruiny świątyni, którą za chwilkę będziemy zwiedzać. Popatrzmy dalej. Oczywiście te ruiny przytłaczają nas ogromną masą rzeźbionego kamienia, monumentalizmem architektury i tajemniczością rytuałów przedstawionych w reliefach, w inskrypcjach na ścianach świątyń. W samym Luksorze, z dawnej zabudowy z czasów starożytnego Egiptu, zachowały się ruiny wielkiej świątyni Amona Re, którą starożytni Egipcjanie nazywali świątynią narodzin. Widzimy jej zdjęcia i będziemy ją teraz zwiedzać. Świątynia narodzin. Popatrzmy dalej. Świątynia narodzin została wzniesiona w okresie nowego państwa około 2 kilometry od Karnaku przez Amenhotepa III, władcę z 18 dynastii, panującego od 1417 do 1379 roku przed naszą erą. Amenhotep wzniósł na tym miejscu swoją świątynię na ruinach wcześniejszej budowli, ale potem była ona rozbudowywana przez kolejnych faraonów, a zwłaszcza Ramzesa II. Tu widzicie odkopaną przez archeologów aleję sfinksów prowadzącą do świątyni narodzin. Poproszę kolejne zdjęcie. Świątynia narodzin ma długość około 260 metrów,
jej część wzniesiona przez Amenhotepa III jest najstarszym zachowanym fragmentem świątyni i boga Amona czczono tu jako boga płodności o przydomku Kamutef, co na język polski dosłownie oznacza byk jego matki. Świątynia narodzin. Popatrzmy dalej. Egiptolodzy przypuszczają, że świątynia ta zapewne była dziełem słynnego architekta z tej epoki, który też miał imię Amenhotep, syna Hapu. Ze świątynią Amona Re w Karnaku łączyła ją Aleja Sfinksów, biegnąca równolegle do Nilu, której fragmenty oglądamy na tych zdjęciach. Te Sfinksy, czyli lwy z głową barana, to bóg Anubis. Baran był reprezentantem też boga Amona. Popatrzmy dalej. Wielkie pylony. Pylon, co to jest? Albo pylony. To są bramy świątynne. I tu właśnie widzimy pylony, bramy świątynne, narodzin, świątyni narodzin, czyli główne wejście do świątyni. Pierwotnie przed tymi pylonami stało 7 gigantycznych posągów Ramzesa II, z których zachowały się tylko 2, które tutaj widzicie. Przed pylonami wznosiły się także 2 obeliski, z których jeden nadal stoi, a drugi stoi w Paryżu na placu de la Concorde. Popatrzmy dalej. I tutaj, w tej wspaniałej świątyni, co roku Egipcjanie obchodzili wielkie święto zwane pięknym świętem Opet. Podczas tego święta kultowy posąg Amona Re ze świątyni w Karnaku odwiedzał świątynię narodzin w Luksorze. I przypuszczalnie miały wtedy miejsce ceremonie o charakterze erotycznym, upamiętniające boskie narodziny faraona, króla. Dobrze, popatrzmy dalej. W reliefach na ścianach świątyni, ukazujących procesję święta Opet, szczególnie ważne miejsce zajmowała kapłanka nosząca tytuł boskiej małżonki. W jednym z pomieszczeń świątyni wyrzeźbiono cykl scen ukazujących narodziny faraona jako syna Boga i ziemskiej królowej. A więc zapamiętajcie sobie, starożytni Egipcjanie uważali, że faraon jest synem Boga i ziemskiej królowej. Popatrzmy dalej. Posąg Amona Re, uczestniczący w tym święcie, umieszczony był w kapliczce stojącej pośrodku niewielkiej barki. I kapłani nieśli tą barkę na 2 drążkach. Z Karnaku do Luksoru niesiono posąg wzdłuż Alei Sfinksów, umieszczając go po drodze w 6 kaplicach specjalnie na ten cel zbudowanych. A więc państwo widzicie, zwyczaj procesji to jest zwyczaj, który już został zrodzony, zapoczątkowany w odległej starożytności właśnie w Egipcie. Popatrzmy dalej. A drogę powrotną odbywał Amon Re wzdłuż Nilu, wielkiej ceremonialnej barce zdobionej złotą folią i drogocennymi kamieniami. Gdy patrzycie na to zdjęcie, co widzimy? Widzimy dziedziniec świątyni narodzin, otoczony gankiem kolumnowym, i tutaj stały kiedyś posągi Ramzesa II, z których już niewiele ocalało. A więc ganek kolumnowy i w środku piękny dziedziniec. Popatrzmy dalej.
A na tym zdjęciu z kolei widzimy kolumny sali hypostylowej portyku otaczającego dziedziniec. I zwróćcie uwagę, że głowice tych kolumn mają kształt wiązek papirusu. Mury i w ogóle kolumny pokryte są reliefami, inskrypcjami, hieroglifami. Niektóre z nich sporządzono jeszcze w czasach panowania Tutenchamona i Horemheba. I one przedstawiają właśnie sceny święta Opet. Popatrzmy dalej. Podczas innego wielkiego święta, jakie corocznie odbywało się w Tebach, posąg Amona-Re przewożony był na zachodni brzeg Nilu, gdzie odbywał procesję do świątyń grobowych faraonów. Piękne święto doliny, tak nazywano te uroczystości, to było nic innego jak święto zmarłych. Piękne święto doliny, egipskie święto zmarłych. Popatrzmy dalej. Oglądamy cały czas ruiny świątyni narodzin w Luksorze. Podczas pięknego święta doliny, będącego świętem zmarłych, odpowiadającym obchodzonym w Polsce co roku na początku listopada świętu zmarłych i zaduszkom, rodziny i przyjaciele odwiedzali swoich przodków spoczywających w nekropolii tebańskiej. Oczywiście ten dzień zmarłych w Egipcie połączony był ze składaniem ofiar, modlitwami, śpiewami, tańcami, wspólnymi jakimiś spotkaniami, ucztami. Popatrzmy dalej. Chciałbym powiedzieć teraz kilka słów na temat budowniczego tej świątyni, czyli faraona Amenhotepa III. On właśnie zbudował tą świątynię narodzin. Amenhotep III w zasadzie prowadził pokojową politykę wobec sąsiadów, którzy też mieli respekt wobec Imperium Egipskiego. Egipt był wtedy tak silny, no, że w zasadzie nikt nie śmiał go zaatakować. Jeśli tutaj jest tak słabo trochę widać, ale proszę Państwa, jak dobrze popatrzycie na tą mapę, to tutaj widzimy całe te terytorium okrojone zieloną linią. To jest właśnie Egipt za czasów Amenhotepa III. Sięgał aż do współczesnej Turcji. Obejmował Syrię, Palestynę, no i Dolinę Nilu aż do współczesnej, byśmy powiedzieli, do współczesnego Sudanu. To było największe państwo ówczesnych czasów. Dlatego władcy starożytnych państw prowadzili z Amenhotepem III ożywioną korespondencję, a nawet pojął on za żonę mitanijską księżniczkę imieniem Giluhepa. Królestwo Mitanii znajdowało się mniej więcej o właśnie tutaj, Królestwo Mitanii, na terenie obecnej Turcji. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Chcę teraz Państwu przeczytać fragmenty listu króla babilońskiego, a więc z Mezopotamii. Króla babilońskiego, który ma takie długie imię Kadasz Manharbe. I Kadasz Manharbe do Amenhotepa III napisał taki list. Posłuchajcie, bo jest on naprawdę ciekawy, no i troszeczkę śmieszny. I zobaczycie, o co chodziło królowi babilońskiemu, kiedy pisał do Amenhotepa te słowa. I Kadasz Manharbe pisze do Amenhotepa III. Jeżeli ty, mój bracie,
Nie pozwalasz Twej córce wyjść za mnie za mąż i stosownie do tego piszesz mi, że od dawien dawna żadna królewna egipska nie została wydana za nikogo obcego, to ja odpowiadam Ci w taki sposób. Dlaczego tak mówisz? Popatrzmy na kolejne zdjęcie i czytam dalej fragmenty tego listu. Przecież ty jesteś królem i możesz postąpić według chęci twego serca. Jeśli ty oddasz mi swoją córkę, któż będzie mógł coś przeciwko temu powiedzieć? Kiedy mi twoje słowa doniesiono, to ja zaraz napisałem do ciebie, mego brata, tak. Są przecież w Egipcie i inne dorosłe córki i piękne kobiety. Poślij mi więc zamiast swej córki jakąś inną piękną kobietę wedle uznania twego serca. To jest tylko zwiedzenie na razie. Zaraz zobaczycie, o co mu naprawdę chodziło. Poproszę kolejne zdjęcie. Któż będzie mógł powiedzieć tu u nas, że ona nie jest córką królewską, ale ty mi nie posłałeś nikogo? Czyż nie pragnąłeś sam braterstwa i wiernej ze mną przyjaźni, gdyś pisał mi o małżeństwie w tym celu, abyśmy obaj zbliżyli się do siebie wzajemnie? Ja również pisałem do ciebie o małżeństwie w tym samym celu, ażeby zawrzeć z tobą braterstwo i wierną przyjaźń, abyśmy zbliżyli się do siebie wzajemnie. Dlaczego więc brat mój nie przysłał mi żadnej kobiety za żonę? Czytam ten list, a w międzyczasie oglądamy ruiny świątyni Amenhotepa III, do którego król babiloński pisze te słowa. Popatrzmy dalej. I czytam dalej. Tak jest, nie przysłałeś mi dotychczas żadnej kobiety. Czyż więc i ja także mam ci odmówić żony? Nie, ja tego nie uczynię. Mam córki i nie odmówię ci jednej z nich. Co zaś tyczy złota, o które do ciebie pisałem, to poślij mi tego złota dużo i to zaraz, teraz, szybko, podczas tych tegorocznych żniw. Czy to w miesiącu Tammuza, czy w miesiącu Abie, ażebym mógł wnet wykończyć tę budowlę, którą rozpocząłem. Popatrzmy dalej. Jeżeli mi przyślesz tego złota, o którym ci pisałem jeszcze podczas tych żniw, w Tammuzie lub Abie, to ja dam ci moją córkę za żonę. A więc poślij mi złota natychmiast. Jeżeli zaś nie poślesz mi złota w Tammuzie lub Abie, to są nazwy miesięcy, także ja nie będę mógł wykończyć tej budowli, którą rozpocząłem, to po cóż miałbyś mi je potem posyłać? Popatrzmy na kolejne zdjęcia i posłuchajcie ostatnich zdań tego listu. Gdy sam wykończę budowlę, którą rozpocząłem, to na cóż byłoby mi potem potrzebne twoje złoto? Zaprawdę poślij mi wtedy nawet 3000 talentów złota, a ja ich już wówczas nie przyjmę, lecz odeślę ci je z powrotem, a mojej córki w małżeństwo ci nie dam. O co chodziło królowi babilońskiemu? O małżeństwo czy o coś innego? Ta, na początku zaczął od przyjaźni, od małżeństwa, tu, tak dalej, a tak naprawdę mu chodziło o złoto, prawda? Złoto było dla niego najważniejsze. Egipt był bogaty, a więc dla niego to nie było problemem. A więc widzicie, jakie interesy faraonowie robili z królami innych starożytnych państw. Popatrzmy dalej. Tu widzimy przepiękne przejście, o tutaj, przepiękne przejście kolumnowe, prowadzące do części wzniesionej przez Amenhotepa III.
tak zwana kolumnada Amenhotepa III, zbudowana z wysmukłych kolumn wysokości 16 metrów. 16 metrów to ile to jest pięter współczesnego budownictwa? 4-5, coś koło tego, prawda? Jest bardzo naprawdę wysokie kolumny i tworzą one harmonijną całość z kapitelami w kształcie rozwiniętych pęków papirusu. Kapitele, na nich się stropy wspierały, bo cały ten dziedziniec był zadaszony, prawda? I tutaj widzimy te rozwinięte pęki papirusu. Pylony, czyli główne wejście, główna brama prowadząca do świątyni narodzin. Popatrzmy, kolejne zdjęcie, chyba ostatnie na dzień dzisiejszy. W części Amenhotepa III znajduje się drugi dziedziniec, sala hipostylowa. Termin sala hipostylowa oznacza dużą salę, której strop wsparty był na kolumnach. Te kolumny stoją nadal dzisiaj, ale już stropu oczywiście nie ma. Sala świętej barki, sanktuarium. Potem, kiedy cywilizacja egipska upadła, Rzymianie zajęli cały świat wokół basenu Morza Śródziemnego. I kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową w państwie rzymskim, to ta świątynia służyła jako kościół chrześcijański, aż potem poszła w ruinę. Ale popatrzcie, mimo upływu, prawda, prawie 4000 lat, i tak jest pięknie zachowana do obecnych czasów. Kolejne zdjęcie, czy koniec zdjęcia. Poproszę o włączenie światełka. Proszę Państwa, przeczytamy sobie teraz taki tekst, który może Was bardzo zdziwi. Ale apostoł Paweł, kiedy pewnego razu zawitał do Aten podczas swoich podróży misyjnych i oglądał wspaniałe świątynie greckie w Atenach, stolicy Grecji, powiedział pewnego razu w ten sposób w swojej mowie misyjnej. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 24. Państwo posłuchajcie uważnie. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Bardzo dziwne słowa, ale natchnione, podane przez apostoła Chrystusa Pana. Paweł, apostoł, zapisał: Bóg jest stworzycielem wszechświata. Jego nie ogarną niebiosa ani kosmos. On niczego od nas, ludzi, nie potrzebuje, bo to przecież On jest źródłem wszelkiego bytu i istnienia. I Paweł napisał: Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. A więc świątynie, kościoły, meczety, synagogi, jakkolwiek nazwiemy te budynki, nie są miejscem zamieszkania Boga. Nie mogą być traktowane jako miejsce zamieszkania Boga. Te wszystkie budowle sakralne są miejscami kultu, gdzie wierzący się zbierają, aby wspólnie razem prowadzić nabożeństwa i oddać cześć Bogu. Ale w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to są miejsca zamieszkania Boga, miejsca, gdzie Bóg przebywa. Ale w historii starożytnej, w historii Starego Testamentu, świątynia izraelska, świątynia żydowska, Boga Jahwe, była jedyną, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, była jedyną prawdziwą świątynią Boga, wybudowaną na Jego polecenie w 1446 roku przed naszą erą, po Eksodusie. I tutaj poproszę kolegę o przeczytanie Księgi Wyjścia, 25 rozdział, werset od 1 do 9. Proszę bardzo. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: Przekaż synom Izraela, aby zebrali dla mnie szczególny dar. Zbierzcie go od każdego, kogo pobudza do tego serce. Darem tym może być złoto, srebro, brąz,
fioletowa lub szkarłatna purpura, karmazyn, bisior, kozia sierść, skóry baranie barwione na czerwono, skóry garbowane, drewno akacji, oliwa do lamp, pachnidła do olejku, do namaszczania oraz do wonnego kadzidła, kamienie onyksu, a także kamienie do oprawiania w efodzie i na pierstniku. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów, zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja sam ci pokażę. Dziękuję. A więc co czytamy? Kiedy Izrael znalazł się pod górą Synaj, 2 miesiące po wyjściu z Egiptu, gdzie Bóg zatopił armię Faraona w Morzu Czerwonym, Bóg nakazał Mojżeszowi, aby ogłosił w całym Izraelu, by wszyscy złożyli się na dary potrzebne do wzniesienia świątyni Bożej. Bóg powiedział do Mojżesza wyraźnie: zbudujecie mi świątynię, w której zamieszkam. Zbudujecie mi świątynię, w której zamieszkam. Dlatego to była jedyna prawdziwa świątynia, w której zamieszkał Bóg, którą Bóg nakazał zbudować, do której Bóg się przyznał. Oczywiście, jak ta świątynia wyglądała? Poproszę Łukasza o przeczytanie listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, wersety od 1 do 5. A Państwo uważnie słuchacie. Wprawdzie i w pierwszym przymierzu były przepisy dotyczące służenia Bogu oraz ziemska świątynia. Postawiony został przybytek, którego części zewnętrznej, zwanym miejscem świętym, stały świecznik i stół oraz wyłożony był chleb obecności. Za drugą zasłoną znajdowała się część wewnętrzna przybytku, zwana miejscem najświętszym. Mieścił się w niej wykonany ze złota ołtarz kadzidlany oraz pokryta w całości złotem skrzynia przymierza, w której były złożone złoty dzban z manną, laska Arona, która zakwitła, oraz tablice przymierza. Nad skrzynią ustawione były cheruby chwały, zacieniające pokrywę przebłagania. O czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Dziękuję. To, co Łukasz przeczytał, opowiem własnymi słowami, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. A więc cały teren świątyni otoczony był płotem, parkanem z niebieskiego materiału wysokości ponad 2 metrów. Do świątyni wchodziło się od strony wschodniej i na dziedzińcu świątyni, czyli na podwórku świątyni, stał duży ołtarz, który nazywał się ołtarzem całopaleń. Na tym ołtarzu spalano ofiary. Najczęściej to były ofiary zwierzęce, kozioł, koza, prawda, owca, baran. Potem dalej była metalowa taka wanna, w której kapłani dokonywali rytualnych obmywań, tak zwanych ablucji. I potem była główna część świątyni. Za czasów Mojżesza była to oczywiście konstrukcja namiotowa, przenośna, kiedy Żydzi wędrowali do ziemi obiecanej. A już od czasów Salomona, aż po czasy Chrystusa, była to już stała nieruchomość zbudowana w Jerozolimie. I moi drodzy, i ta główna część świątyni podzielona była na 2 części. Pierwsza nazywała się miejscem świętym. W miejscu świętym stał świecznik 7-ramienny, tak zwana menora, na pewno widzieliśmy, prawda? Stał ołtarz, na którym kapłan spalał kadzidło i stół, na którym leżało 12 chlebów. Miejsce święte od najświętszego oddzielone było zasłoną, kotarą. I w miejscu najświętszym co stało? Arka Przymierza. A czym była Arka Przymierza? Była to akacjowa skrzynia powleczona złotem. Dlaczego ona była tak święta, tak cenna, tak ważna? Bo w tej arce był dekalog. Było prawo Boże. 10 Bożych przykazań przechowywano w Arce Przymierza.
Wieko na skrzyni nazywało się ubłagalnią i na tym wieku stały dwa złote posążki aniołów, cherubów, symbolizujące Bożą obecność na tym miejscu. I proszę Państwa, w tej świątyni starożytnego Izraela składano ofiary, dlatego że ona była centrum kultu Boga Jahwe tak długo, dopóki po prostu istniała. Jak wyglądały ofiary składane w tej świątyni? Dlaczego w ogóle w tej świątyni składano ofiary? Moi drodzy, my wiemy, w jaki sposób Bóg może nam przebaczyć grzechy i w jaki sposób zostaliśmy odkupieni przez krew Pana Jezusa przelaną na krzyżu Golgoty. Mamy Ewangelię. Śmierć Pana Jezusa się wykonała. Przekazy historyczne dokładnie ją relacjonują. Ale ludzie żyjący 1000-1500 lat wcześniej, przed śmiercią Pana Jezusa, nie wiedzieli o tym. I dlatego w świątyni za pomocą ofiar Bóg pokazywał ludziom, w jaki sposób grzesznik może być ocalony od potępienia za swoje winy i grzechy, w jaki sposób dokona się zbawienie świata. Te ofiary uczyły ludzi, że w przyszłości przyjdzie Mesjasz, który umrze za winy świata, podobnie jak umierały te baranki za winy ludzi, którzy je składali w ofierze za swoje grzechy. Chciałbym, żeby teraz Łukasz przeczytał z Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżesza, opis ofiary. Jak wyglądała ta ofiara składana za grzech? Jak się zachowywał grzesznik? Co on miał zrobić, kiedy przychodził do świątyni, aby złożyć w niej ofiarę za swoje winy? A więc czwarty rozdział od wersetu 27 do 35. Proszę bardzo. Jeśli ktokolwiek z prostego ludu zgrzeszy przez przeoczenie, czyniąc coś wbrew któremuś z przykazań Pana i zamiast je spełnić obciąży się winą, albo gdy uświadomią mu grzech, który popełnił, taką ofiarę za popełniony grzech przyprowadzi kozę, samicę bez skazy. Położy rękę na głowie tej ofiary za grzech, po czym złoży ją w miejscu składania ofiar całopalnych. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń, a całą jej resztę wyleje u podstawy ołtarza. Co do tłuszczu, kapłan usunie go tak, jak usuwa się tłuszcz rzeźnej ofiary pokoju i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla Pana. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczony. Jeśli ofiarujący chce jako swoją ofiarę za grzech przyprowadzić owce, to niech przyprowadzi samicę bez skazy. Niech położy rękę na głowie tej ofiary za grzech i niech ją złoży w miejscu, gdzie składa się ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z krwi ofiary za grzech na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń. Całą resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza. Cały tłuszcz ofiary kapłan usunie, tak jak usuwa się tłuszcz z jagnięcia z ofiary pokoju. Następnie kapłan spali go na ołtarzu na wdzięcznych darach składanych Panu i w ten sposób dokona przebłagania za grzech popełniony przez ofiarującego i będzie mu przebaczony. Dziękuję. Oczywiście to, co przeczytał Łukasz, to jest skomplikowane. Wszystkiego nie zapamiętamy tak w pamięci, więc ja chciałbym to opowiedzieć tak ogólnie, pomijając te wszystkie drobne szczegóły, aczkolwiek ważne, chciałbym skupić się na głównym sensie składanej ofiary. Więc moi drodzy, prawo Boże jest święte. Odzwierciedla charakter Boga. Ten, kto łamie prawo Boże, ten grzeszy. Wobec niego wyciągnięte są konsekwencje. Bóg jednak w swojej miłości i dobroci chce ocalić grzesznika. I daje mu wyjście. Jezus wziął na siebie nasze winy
i zmarł na krzyżu Golgoty, byśmy mogli być objęci amnestią, by nas objęło Boże przebaczenie. A w tamtym czasie zostało to przedstawione właśnie w postaci ofiar. Z tym, że tak, bogaty Izraelita, książę albo jakaś znaczna osoba z górnej półki, jak to się mówi, ona w ofierze za grzech musiała przyprowadzić wołu, cielca. Taki przeciętny człowiek, a więc mniej więcej, prawda, my chyba jesteśmy właśnie tego pokroju średniego, przyprowadzał na ofiarę kozę. Biedniejsi ludzie przyprowadzali na ofiarę owce, a były wyjątki, że naprawdę biedni przyprowadzali na ofiarę gołąbka. Ale my się skupmy na owieczce, bo to jest taki najpopularniejszy przykład. Zwróćcie uwagę, że tekst biblijny mówi, że zwierzę ofiarne, owca, miała być jakiego stanu? Dosłownie bez skazy, bez zmazy. Zwierzę musiało być zdrowe. Nie mogło być chore, pryszczate, kulawe, takie, co za dwa dni zdechnie. To naprawdę musiało być najlepsze zwierzę. Dlaczego ono musiało być bez skazy i zmazy? Bo ono swoim wyglądem zewnętrznym miało symbolizować, miało odzwierciedlać co? Świętość, bezgrzeszność Chrystusa, Mesjasza, prawda? To był pewien symbol. Kiedy grzesznik już przyszedł na teren świątyni, znalazł się na dziedzińcu, podchodził do niego kapłan albo lewita, no i oczywiście trzeba było złożyć ofiarę. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Grzesznik albo klękał, albo stał. Wszystko jedno. Kładł swoje ręce na głowie ofiary. Czy to kozy, czy to owieczki, czy to wołu. I ręce trzymając na głowie tego zwierzęcia, modlił się do Boga i w tej modlitwie pokornie, z wielkim żalem i czcią wyznawał Bogu swoje winy, swoje grzechy, swoje upadki. To wszystko niewłaściwe, czego się dopuścił, łamiąc Boże prawo. Wyznawał to w modlitwie, prosząc Boga o przebaczenie, jednocześnie gdzieś oczami duszy, oczami wyobraźni, wybiegając hen daleko w przód, w przyszłość, wiedząc, że tak jak jego wyznawane grzechy w sposób symboliczny jakby spływają z niego na tą owieczkę, tak kiedyś spłyną grzechy świata na kogo? Na Chrystusa. A więc podczas tej modlitwy błagalnej grzechy z tego Izraelity przechodziły na to zwierzę. I to zwierzę było ukarane w zamian za tego człowieka. Grzesznik musiał potem wziąć nóż i osobiście to zwierzę zabić. Nie wiem, czy którakolwiek z pań byłaby w stanie to zrobić. To był straszny obrządek. Ale wiecie, dlaczego on był taki okrutny i straszny? Bo ten obrządek uczył ludzi, jak straszny, perfidny i okrutny jest grzech, który pociągnie za sobą śmierć kogo? Niewinnego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ludzie musieli sobie uzmysłowić, jaką tragedią jest grzech, do czego on prowadzi. I kiedy już zwierzę zostało zarżnięte, ono było tam spalane w świątyni na ołtarzu, grzesznik wracał do domu pojednany z Bogiem, bo jego grzechy przejęła owieczka i ta owieczka umarła za jego winy. On, będąc wolny od potępienia, ocalony przez tą owieczkę, wracał do domu pojednany z Bogiem. A więc widzicie, ofiary składane w świątyni izraelskiej
symbolizowały Jezusa Chrystusa. One uczyły ludzi o przyszłym Mesjaszu, który przyjdzie. I Izraelici rozumieli to. Poproszę Łukasza o przeczytanie pierwszego listu Jana. Nie, przepraszam, Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, werset 28 i 29. Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Tak, ładnie tu jest przetłumaczone. Oto baranek Boży, który co? Bierze na siebie nasze winy, nasze grzechy. A więc Jan Chrzciciel chrzcił ludzi w rzece Jordan i pewnego dnia przyszedł Pan Jezus i przyjął chrzest z jego rąk. I kolejnego dnia, gdy Pan Jezus przechodził obok, Jan Chrzciciel wskazał na niego palcem i głośno zawołał do otaczających go ludzi: popatrzcie, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Z kim Jan Chrzciciel skojarzył Pana Jezusa? Z kim? Z tymi owieczkami, z tymi barankami, które ginęły w świątyni. Tak jak te baranki przez tyle wieków ginęły, żeby ocalić ludzi za ich winy, tak teraz przyszedł na świat prawdziwy Zbawiciel, prawdziwy baranek, który złoży najdoskonalszą ofiarę, gwarantującą wszystkim wierzącym przebaczenie i ocalenie. Jan Chrzciciel rozumiał, że Pan Jezus jest przeznaczony na śmierć za nasze winy i grzechy, byśmy my mogli żyć. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 18 do 19. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka, nieskazitelnego i nieskalanego. Moi drodzy, ludzie szukają w różny sposób zbawienia. Ale apostoł Piotr napisał: nikt nie będzie zbawiony z powodu tego, że daje wielkie ofiary pieniężne, czy jakieś złoto, czy jakieś przepisuje majątki, czy nie wiadomo co robi. Nie. Jest napisane, że wierzący będzie zbawiony dzięki krwi Pana Jezusa, baranka Bożego, który był przeznaczony od założenia świata, by odkupić całą ludzkość. A więc proszę Państwa, każdy z nas jest grzesznikiem, jest ułomny, popełnił w swoim życiu winy wobec Boga i bliźniego. I każdy z nas podlega prawu Bożemu, jurysdykcji Bożej. Na każdym z nas spoczywa potępienie za nasze winy i grzechy. I Bóg w swojej miłości, aby nas ocalić, przyjmuje ludzką naturę, przyjmuje człowieczeństwo. Rodzi się w Betlejem jako człowiek i potem w 31 roku umiera na krzyżu Golgoty niedaleko murów Jerozolimy. Dlaczego umiera? Nie za swoje winy, nie za swoje grzechy, bo był absolutnie święty i bezgrzeszny. On wziął na siebie nasze podłości, nasze okrucieństwo, naszą obłudę, nasze zakłamanie, fałsz. Wziął na siebie wszystkie nasze winy i grzechy i został uznany z tego tytułu za największego grzesznika świata. I umarł z tego powodu na krzyżu Golgoty. Umierając na krzyżu Golgoty, na nim został wykonany wyrok, który był przeznaczony dla nas. On wziął naszą grzeszność, a oddał nam swoją świętość i sprawiedliwość. Jeśli to rozumiemy, jeśli w to wierzymy, jeśli wyznajemy nasze winy i grzechy,
one nam zostają odpuszczone. One są zmyte krwią Pana Jezusa. Przypisana nam jest sprawiedliwość Pana Jezusa. Możemy odejść do domu pojednani z Bogiem, objęci Bożą amnestią, Bożym pojednaniem, bo całą naszą winę i cały wyrok za nasze winy wziął na siebie Jezus Chrystus. Dobrowolnie, z miłości do nas. I tego właśnie uczyły ofiary składane w świątyni. Czyli popatrzcie, my wiemy, dlaczego Pan Jezus umarł, w jakim celu umarł, z kart Ewangelii, ksiąg Nowego Testamentu, prawda? Bo dla nas śmierć Pana Jezusa to jest historia, to jest przeszłość, to jest to, co było i zostało opisane w świętych księgach Biblii. Oczywiście, żeby to miało dla nas znaczenie i ważność, my musimy to zrozumieć, zaakceptować, przyjąć i w to uwierzyć. Ufać Bożemu przebaczeniu. Ale ludzie, którzy żyli w czasach starożytnego Egiptu, ludzie, którzy żyli w dawnym Izraelu, 1500 lat przed narodzinami Chrystusa, oni tego nie wiedzieli. I dlatego Bóg kazał wybudować świątynię i tam składano ofiary. I ludzie się uczyli, aha, to biedne zwierzątko musi umrzeć. Bo albo ja umrę, albo ono umrze. Ono musi umrzeć, ja na nie składam swoje winy, gdy wyznaję Bogu swoje winy i grzechy. Ono bierze na siebie moją winę i z tego tytułu umiera, abym ja żył. I Żydzi wiedzieli, że to jest symbol Mesjasza, Pana Jezusa, który gdy przyjdzie, dokona odkupienia świata. Stanie się z nim to samo, co działo się przez całe wieki z tymi owieczkami i barankami, które brały na siebie winę ludzką, ginęły, aby ludzie mogli żyć. Z chwilą śmierci Pana Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, oczywiście składanie ofiar straciło swój sens. No bo po co składać owieczkę w ofierze, skoro prawdziwa ofiara Pan Jezus już umarł? A jeśli ofiary straciły swój sens, to z chwilą śmierci również świątynia izraelska w Jerozolimie straciła sens swego istnienia. Poproszę Mateusz o przeczytanie 27 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset od 50 do 51. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, ziemią zaczęsło, skały popękały. Tak. Czy ja popełniłem jakiś błąd, że tutaj towarzystwo się śmieje? Nie wiem. Łukasz został Mateuszem. Tak. Nie szkodzi. Obaj napisali Ewangelię. Ten napisał Ewangelię Łukasza, ten napisał Ewangelię Mateusza. No dobrze. A więc popatrzcie, co się stało, kiedy Pan Jezus rozciągnięty na krzyżu Golgoty zmarł? Co się stało? Czytamy, że zasłona w świątyni rozdarła się. Dlaczego? Kto ją rozerwał? Anioł Boży. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pokazał światu. Największa, jedyna ofiara za grzechy świata. I Mesjasz zmarł na krzyżu Golgoty. Już nie trzeba składać ofiar. Świątynia straciła swoje znaczenie. Teraz, gdy szukam Bożego przebaczenia, kieruję mój wzrok na ukrzyżowanego Chrystusa. Do Niego się modlę i proszę o przebaczenie moich win. Wyznaję Mu swoje upadki, licząc na Jego łaskę, na to, że Jego krew
obmyje mnie z moich win i dzięki temu będę mógł żyć. W 70 roku naszej ery Rzymianie zburzyli świątynię, której do dzisiaj nie odbudowano, co zapowiedział Pan Jezus przed swoim ukrzyżowaniem. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, werset 1 i 2. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział: widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Właśnie. A więc uczniowie Pana Jezusa, zachwyceni pięknem świątyni jerozolimskiej, mówili: zobacz, ale wspaniałe i piękne. A Pan Jezus, znając przyszłość i to, która miała się nie za długo spełnić, powiedział: kamień na kamieniu z tej świątyni nie zostanie. I rzeczywiście w 70 roku podczas powstania żydowskiego Rzymianie zdobyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię i dosłownie kamień na kamieniu nie został, dlatego że świątynia była przepięknie ozdobiona dużymi ilościami złota. I podczas pożaru świątyni wytworzyła się tak wysoka temperatura, że to złoto ściekało i spływało między kamienie aż do fundamentów świątyni. I kiedy już było po wszystkim, Rzymianie każdy kamień odwalili, aby dostać się do złota, które tam spłynęło. Jedyną pozostałością świątyni żydowskiej jest co? Ściana płaczu. Kto z Państwa był w Jerozolimie? Rączka do góry. A więc widzieliście Państwo ścianę płaczu. Reszta widziała ścianę płaczu na zdjęciach albo na filmach. Ta ściana płaczu to nie jest właściwie sama świątynia. To jest mur oporowy, na którym był teren, na którym stała świątynia. I ten mur on ocalał, a ze świątyni kamień na kamieniu nie pozostał. Tak doszliśmy do końca naszego spotkania.